Ozdabianie, przygotowywanie wręcz pierników, ozdabianie jest chyba już tradycyjną formą spędzania czasu dla całej rodziny w okresie przedświątecznym. Jest to wspaniała zabawa, zarówno dla dorosłych, którzy mogą wtedy poprzebywać ze sobą, porozmawiać, jak i dla dzieciaków. I nie jest to zbyt skomplikowany sposób na przygotowanie ozdób świątecznego stołu, czy choinki, czy też przygotowanie drobnych prezentów. Jeżeli już wykroimy formy piernika w takich kształtach, jakie lubimy, jakie nam się podobają, odpieczemy, wyjmujemy je z piekarnika i wtedy musimy chwileczkę odczekać, żeby ostygły. A w międzyczasie przygotowujemy lukier. Pierniki możemy dekorować na kilka sposobów. Jedną z bardzo popularnych metod jest przygotowanie misternych wzorów na pierniku. Coś w rodzaju śnieżynki, ale inwencja dekorowania zależy absolutnie od nas. Posługujemy się do tego typu dekorowania bardziej gęstym lukrem, tak aby wzory, które rysujemy, były wyraziste, jednoznaczne, nie rozmazywały się na cieście piernikowym. Inny sposób dekorowania to wylewanie lukru, rzadszego lukru na powierzchnię piernika. Musimy chwilę odczekać oczywiście, żeby ten lukier zastygł i wtedy możemy już dekorować gęstym lukrem jakieś wzory. Perfekcyjny piernik udekorowany, także będzie już trwały, zarówno dekoracja będzie się wspaniale trzymała i będzie naprawdę wyśmienity w jedzeniu. Jeżeli odczekamy przez noc, wytrzymamy, bo zawsze takie pierniki bardzo korcą, żeby spróbować, czy żeby poprzyglądać się im, bo są naprawdę piękne. Dobrze jest jednak dać im odpocząć minimum 3-4 godziny, a najlepiej przez noc i wtedy rano jeszcze bardziej cieszymy się z efektów naszej pracy.